Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daemonika. W poprzednim odcinku usypialiśmy strażnika, tworzyliśmy eliksiry oraz byliśmy w świątyni ofiarowania po raz pierwszy. Okej, kontynuujemy przygodę. Po naszym mieście zwanym Kaivon, w tej chwili wypiję herbatę. Smacznej herbaty. Okej. Ostatnio miałem chyba iść do burmistrza. Nie ma go tutaj? Gdzie on jest? Czym mogę służyć? Gdzie on jest? Aha, może w swoim domu. No zobaczymy, czy on tam będzie. Jest. Okej. Tutaj. A, panie Nikolasie, jak idzie śledztwo? Gdybym mógł w czymś pomóc, wystarczy słowo. Chciałbym porozmawiać o czymś innym. A co chciałbyś wiedzieć? Z tego co wiem, znalazł pan pewną broszę. Z tego co wiem, znalazł pan pewną broszę. Brosza? A, rozumiem. Chodzi ci o ten bibelot z domu Duncombe'a. Nie miała wartości. Gdzieś ją wyrzuciłem. Serio? Pilnie muszę ją odnaleźć. Panie Fairpoint, drogi Nikolasie, nie pamiętam, co z nią zrobiłem i, szczerze mówiąc, wcale nie mam ochoty zaprzątać sobie tym głowy. Dlaczego nie zajmiesz się śledztwem? Jeśli sądzisz, że brosza może czegoś dowieść, to powiadam ci, że się mylisz. To zwykła błyskotka, którą pewnie ktoś zgubił. Sprawa jest oczywista. Zabójcą był Duncombe. Więc nie rozumiem, dlaczego w ogóle próbujesz iść w innym kierunku. A chyba nie chcę powiedzieć prawdy. Okej, zakończmy rozmowę. Kogo by tutaj się spytać? Chwila. Otwórz dziennik. Notatki. Muszę odnaleźć broszę. Z pewnością pomogłaby mi w dalszym śledztwie, ale burmistrz gdzieś ją wyrzucił i nie ma zamiaru sobie przypomnieć gdzie. Jak nakłonić go do współpracy? Przecież z pojedynkiem nie mam na niego żadnego wpływu. Co by tutaj zrobić? Trzeba go zmusić. Góra. Cholera. Nie wiem, może kogoś się zapytam, nie wiem. Nie wiem, doktor wie. Witaj, panie Fairpoint. Spróbuję ci pomóc, na ile zdołam. Tutaj nie. No to pójdziemy dalej. Szubienica nie. A może kowal? No nie wiem, sprawdźmy. A, toż to pan Fairpoint we własnym interesie. Co jeszcze chcesz wiedzieć? O właśnie, burmistrz nie ujawnił wszystkich dowodów. Burmistrz nie ujawnił wszystkich dowodów. Co za perwersyjny drań!
Specjalnie mnie to nie dziwi. Widać, że jednak zająłeś się tą sprawą na poważnie. Chętnie ci pomogę. Pogadam z nim, jak tylko znajdę czas. I obiecuję, że po rozmowie ze mną na pewno będzie bardziej rozmowny. Aha, dziękuję, to wspaniałe. Dziękuję. To wspaniale. Okej. Czyli teraz trzeba iść do burmistrza. I po raz kolejny go zapytać. Dobra. A, panie Nikolasie, jak idzieś? Chciałbym... A co chciałbyś wiedzieć? Chciałbym... Tak. Ta przeklęta brosza. Więc to ty przysłałeś do mnie Cobba, prawda? Rozczarowujesz mnie, panie Fairpoint. Wyrzuciłem ją gdzieś na cmentarzu przy domu Duncombe'a. Ale nie zalecam ci kontynuowania śledztwa w tym kierunku, zwłaszcza, że najwyraźniej nie czynisz żadnych postępów. Okej, czyli gdzieś wyrzucił... na cmentarzu. Dobra, będziemy też szukać broszy. Okej. Gdzie to jest? O, coś tutaj jest. Zdobiona brosza, o właśnie. Przedmiot został dodany do ekwipunku. Okej, i co teraz? I? Notatki. Aha. Górę. Nie. Dobra. Idziemy do burmistrza. A, panie Nikolasie, jak idzie śledztwo? Chciałbym... A co chciałbyś wiedzieć? Wróćmy do tej broszy. Nie domyśla się pan, do kogo należy? Panie Fairpoint, nie obraź się pan, ale tego już za wiele. Widzę, że w końcu odnalazłeś broszę, ale dlaczego wciąż zawracasz mi tym głowę? Nie mam pojęcia, do kogo należała. Gdybym wiedział, zwróciłbym ją właścicielowi, a nie wyrzucał. Okej. Wyrzucił pan taką drogocenną broszę? To trochę dziwne. Wyrzucił pan taką drogocenną broszę? To trochę dziwne. Czyżbyś coś insynuował? Może dla ciebie znajdowanie zmaltretowanych ciał to nie pierwszyzna, ale my do takich rzeczy nie przywykliśmy. Byłem w szoku. Nie wiedziałem, że ta broszka może mieć jakieś znaczenie, więc ją po prostu wyrzuciłem. Teraz dopiero rozumiem, że to coś więcej niż tylko bezwartościowy bibelot. Miałem na głowie ważniejsze rzeczy niż myślenie o tym, czy jakaś przeklęta broszka jest cenna, czy nie. Aha. Okej, czyli nic o tym nie wie. Może gdzieś w barze... czy tam w gospodzie... jak zwał, tak zwał. Witaj, panie Fairpoint. Czy to nie szlacheckie nazwisko? Mam kilka... Pytaj zatem. Czy widział? Oczywiście. Taką samą broszę zgubił niedawno mój syn. Oddam mu ją, jak tylko się z nim zobaczę. Wolał... Jak chcesz. Na pewno się uciesz. O tak. Aha. Ci... u... Limzeja... jego syna... Czym mogę służyć? Chciałbym... Pytaj zatem. Może... Widziałeś... nie wiem, do kogo należy, ale wygląda mi na rzecz, którą mógł posiadać tylko ktoś szlachetnie urodzony. Może dziedzic Limsey mógłby sobie na nią pozwolić, ale on nie przepada za błyskotkami i nosi proste szaty. Aha, czyli... u... jego brata albo... u syna Limsey'a... pójść... czyli prawdopodobnie to będzie Sentron. O właśnie, dziedzic Garfield Limsey.
No właśnie. Więc idziemy do niego. Najpierw zasiwujmy. Dobra. O. No i teraz idziemy do Johna. Wreszcie widzę kogoś innego niż tę bandę brudnych obdartusów z miasteczka. Czego chcesz? Mam jeszcze parę pytań. W takim razie pytaj. Ta brosza należy do ciebie. Moja? Co za bzdura. Nigdy w życiu jej nie widziałem. Na pewno znajdziemy kogoś, kto to potwierdzi. A niech cię. No dobra, brosza jest moja. I co z tego? Czy noszenie takich rzeczy to teraz zbrodnia? Nie, ale morderstwo już na pewno jest zbrodnią. Morderstwo? Chwileczkę, panie Fairpoint. Musimy sobie parę spraw wyjaśnić. Nikogo nie zamordowałem. Znalazłem Eleanor na trawie przy moście prowadzącym do klasztoru. Była poważnie ranna, ale jeszcze żyła. Dopiero kiedy wziąłem ją na ręce, zauważyłem na jej plecach tę okropną ranę. Próbowała mi coś powiedzieć, ale nie dało się nic zrozumieć. Byłem zrozpaczony, bo muszę przyznać, że lubiłem Eleanor. Ale ta głupia wolała przeklętego Duncomba. O, czy on ją zamordował? No dobrze. Załóżmy, że mówisz prawdę. Co było dalej? Najbliżej miejsca znalezienia Eleanor mogłem szukać pomocy w klasztorze. Pobiegłem z nią na most i wołałem, ale na próżno. To właśnie ci słudzy Boży od siedmiu boleści odpowiadają za jej śmierć. Umarła tam, przed kościołem. Nie wiedziałem, co robić i wtedy wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać sposobność i przy okazji zemścić się na grabarzu. Jego dom był niedaleko, a w dodatku stał pusty. Zaciągnąłem ją tam i położyłem w jego łóżku. Wszystko tak zaaranżowałem, żeby wyglądało na ślady walki, a potem wróciłem do siebie. Tam się przebrałem, pobiegłem do burmistrza i powiedziałem, że słyszałem kobiecy krzyk dobiegający z domu grabarza. Fakt, że biedak postradał zmysły na widok dziewczyny i próbując przywrócić ją do życia, cały umazał się krwią, był wspaniałym zwieńczeniem mojego sprytnego planu. No to już zagadka została wyjaśniona. Czyli on zabił tą kobietę. Jestem łowcą bestii. Twój czas już nadszedł. Zatem ja jestem bestią? Nawet jeśli nikogo nie zabiłem? No cóż, muszę przyznać, że pod pewnym względem przyczyniłem się do zabójstwa. Ale co w takim razie powiesz o rzeźniku, który prowadzi bydło do rzeźni? Czy on jest mordercą? A czy ci wieśniacy nie są po prostu nudnymi zwierzętami? Może i pozwolę ci żyć. Mieszkańcy Kayvorn na pewno się ucieszą. Ależ skąd ten nagły przypływ szlachetnych uczuć? No tak, oczywiście, rozumiem. Jeśli zostanę przy życiu, oni powoli sami mnie zabiją. I to będzie większa sprawiedliwość, co? Jednak nie rozumiesz, przyjacielu, dlaczego ci to opowiedziałem. Na pewno nie po to, żebyś wypaplał wszystko temu motłochowi. Zrobiłem to, żebyś umierając wiedział, co tu się naprawdę stało. Przyjmij moje przeprosiny za to, że zaraz zakończysz swój nędzny żywot. Broń się! Okej, czyli będziemy walczyć. Tylko nie wiem, jak się walczy. Obrona, spacja... Ekwipunek. Aha. Dwa razy przycisk. Lewy z dystansu. Aha, okej, czyli... Aha, czyli trzeba tak zrobić. Teraz będziemy wiedzieć, jak walczy. Aha, okej. Ach, cholera. Dobra. Dobra. Ach, cholera. Ach, cholera. Jest zabity. Dobra. No muszę go zabić niestety.
Kiedy zadałem ostatni cios, upadł na kolana. Przystawiłem mu sztylet do gardła i przysunąłem się bliżej. Zrezygnowany rzucił swój miecz na ziemię. Twoje życie nie należy do mnie, ale pamiętaj, jeszcze będziesz żałował, że go nie zakończyłem tu i teraz. Przerażenie w jego oczach było wystarczającym znakiem, że doskonale zrozumiał, co miałem na myśli. Wkoło zbierał się wzburzony tłum z burmistrzem na czele. Mieszkańcy Cavorn czekali na wyjaśnienie. Powiedziałem im o wszystkim. No, prawie o wszystkim. Burmistrz nie dawał mi wiary. Nie zgadzał się przyznać do błędu, o którym inni już wiedzieli, że wysłał na śmierć niewinnego. Wśród tłumu, który zacieśniał się wokół młodego Limzeja, próbującego odczołgać się w bezpieczne miejsce, dał się słyszeć pomruk niezadowolenia. Burmistrz próbował zapanować nad sytuacją, ale w końcu wtopił się w gawieć. Przepchnąłem się do niego, brnąc wśród zaskoczonych mieszkańców miasteczka. Zewsząd otaczali nas ludzie. Od czasu do czasu widziałem głowę młodego dziedzica, którego zabierano Bóg wie gdzie. Jego krzyk rozbrzmiewał w powietrzu jeszcze długo po tym, jak zniknął mi z oczu. Nagle poczułem się bardzo zmęczony. Okej. Narobiłeś niezłego zamieszania, panie Fairpoint. Nie rozumiesz, coś uczynił? Teraz muszę znaleźć sposób, żeby nie dopuścić do wybuchu paniki. I czyja to wina? Twoja. A molestowanie dzieci to też moja wina? Moja? A to dopiero niespodzianka. Oczywiście, że twoja. Nie rozumiesz, że nikomu w ten sposób nie pomagasz? Nie zwrócisz już życia Duncombowi. Zresztą biedak i tak oszalał. Dla Limseya śmierć nie jest żadną karą, bo prędzej czy później i tak by zginął w jakimś pojedynku. Prawdziwy morderca wciąż jest na wolności, a w miasteczku znowu szerzy się panika. O to ci chodziło? Teraz koniecznie muszę coś zrobić, żeby zapanować nad chaosem. Okej. Sprawa jest jeszcze daleka od rozwiązania. Dopiero zacząłem. Ja jednak nalegam. Oczekuję, że odnajdziesz prawdziwego mordercę i przywrócisz spokój w miasteczku. Oczywiście, jeśli potrafisz. I jeszcze jedno. Mógłbyś poszukać mojej żony na bagnach i powiedzieć jej, żeby wróciła do domu. Wolałbym, żeby przebywała w jakimś bezpiecznym miejscu. Kto wie, jak dużo czasu zajmie ci jeszcze szukanie mordercy. Okej, zakończmy rozmowę z tym pedofilem. I pójdźmy może do domu. Bo skoro on jest już zmęczony, to trzeba pójść do domu. Okej. To nie tutaj. Tutaj. Aha. Trzeba jeszcze znaleźć jego babę. Gdzieś w bagnie jest. Szukamy, nie? Gdzieś tutaj powinna być. Dziennik, może? Notatki. Aha, okej. Czyli tylko to zrobić. O, jest tutaj. Okej. Dziwny to świat, w którym przynoszący zło muszą zaradzić niesprawiedliwości innych, panie Fairpoint. Mam nadzieję, że Maud się co do ciebie myli naprawdę. Zielarka jest w błędzie. Jestem tego pewien. Może i masz rację. Chcę wierzyć, że to prawda. Maud pewnie by mnie złajała, ale osobiście ufam ci. Dziwne. Jesteś najmniej zasługującym na zaufanie nieznajomym, jakiego spotkałam, a mimo to ufam, że mówisz prawdę.
i wierzę, że go odnajdziesz. Ruszaj i odszukaj bestię, abyśmy znowu mogli spokojnie spać. Okej. Nie martw się. Znajdę go. Spoko. Aha, jeszcze to... Dziwny to świat, w którym... Burmistrz... Moje życie i tak jest już zbyt ograniczone, żebym je spędzała w czterech ścianach. Poza tym przecież przez cały czas pilnuje mnie strażnik. Nie muszę się niczego obawiać. Aha. Misja została zakończona. Coś jeszcze? Nie to. Notatki. Aha, spalić jego ciało. Tego gościa. Co jest u mnie w domu? Dobra. Weźmy to ciało. Zaniesienie ciała na stos było o wiele łatwiejsze niż przetransportowanie go z miejsca egzekucji. Wiedziałem, że nawet jeśli nie dotrzymam obietnicy, Duncombe nic mi nie zrobi. Ale obietnica to obietnica. Należy ją honorować, nawet jeśli człowiek, któremu ją złożono, był już martwy czy obłąkany. Może nawet dowiedziałby się, czy dotrzymałem słowa. Ale to nie miało znaczenia. Dociągnąłem ciało do stosu. Pozostało tylko podłożyć ogień. Okej, okay, i mamy przy sobie krzesiwo. Znaleźliśmy w domu grabarza. O, właśnie o to krzesiwo chodziło. O, właśnie. Misja została ukończona. Coś jeszcze? Ciepłe powitanie, nie. Prywatność, nie. Pomoc zaświatów, nie. To też nie. To też nie. Okej, okay, coś powinno być jeszcze. Może u doktora coś znajdziemy? Cieszę się, że cię widzę, panie Fairpoint. Wygląda na to, że sprawiedliwość wreszcie zatriumfowała. Jesteś pierwszą dobrą rzeczą, która po długiej przerwie przydarzyła się tej miejscowości. Ale twoja misja jeszcze się nie skończyła. Od tej pory może się okazać nawet bardzo niebezpieczna. Ale chętnie pomogę ci, jak tylko będę mógł. Kronikę przygotuję na jutro. Co więcej, przekażę ci też pewne dokumenty, które mogą cię zainteresować. Może znajdziesz w nich coś, co pomoże w śledztwie. Do zobaczenia jutro. Okej. Okay. Do zobaczenia. Czyli... jakieś dokumenty powinny być. Albo jutro mi da, nie wiem. Może coś u Kowala znajdziemy? Kowal. John Coop. Bóg może i jest nierychliwy, ale za to sprawiedliwy. A ty się bardzo boskiej sprawiedliwości przysłużyłeś. Winienem ci przeprosiny. Wiesz co? Przyjdź jutro, bo teraz nie przejdzie mi przez gardło ani jedno słowo, a mam ci coś jeszcze do powiedzenia. Biedny chłopak. Wciąż nie mogę o nim zapomnieć. Okej. W takim razie do zobaczenia jutro. Czyli mam tylko się położyć. Zielalka może coś wie? Witaj, człowieku w kapturze. Aha, okej. Okay. Wszystko dokoła spowija mrok. Chyba... Jestem szalona, bo widzę to, czego nie widzą inni? A może to ty postradałeś zmysły, bo nie dostrzegasz zagłady, którą za sobą ciągniesz? To nieważne, czy słuchasz moich słów i czy w nie wierzysz. Możesz odejść, jeśli chcesz. I tak wiem, że jeszcze tu wrócisz. Nie no, to jest najbardziej popierdolona postać w tej grze, naprawdę. Ale okej. Skończymy odcinek w moim domu.
Może coś jeszcze powie. Zasejwujmy tutaj. Zapisz. Jest. Nie widzę klawiatury, sorry. Okej. To tyle na dzisiaj. Wyczerpany opadłem na łóżko i zacząłem rozmyślać o tym, co się wydarzyło. Szło mi całkiem nieźle, nawet jeśli burmistrz był odmiennego zdania. Kiedy się nad tym zastanowiłem, doszedłem do wniosku, że to właśnie on mi przeszkadzał. Młody Limsey zapłacił za swój podły czyn, ale burmistrz wcale nie pomógł mi w śledztwie. Morderca dziewczyny i pary staruszków wciąż przebywał na wolności i wszystkich dręczyła niepewność, czy przypadkiem nie czai się gdzieś, polując na kolejną ofiarę. Czy go wystraszyłem? Czy popełni jakiś błąd? Właśnie na to liczyłem. Nic innego mi nie pozostało. A strach znowu panoszył się w mieścinie jak zaraza. Wciąż byłem w punkcie wyjścia. Postanowiwszy kontynuować śledztwo i odwiedzić klasztor, przy którym Limsey znalazł umierającą Eleanor, zapadłem w sen. Sen miałem niespokojny, nie przyniósł mi ukojenia. Gdy leżałem w otępieniu, usłyszałem dziwny głos. Chcesz ugasić płomienie, ale w ręku trzymasz pochodnie. Dlaczego przybyłeś, człowieku, w kapturze? Chcesz uleczyć stare rany, ale swoim sztyletem wciąż otwierasz nowe. Nic tu po tobie, człowieku w kapturze. Jesteś zagładą. Jesteś przekleństwem. Ty i twoja plugawa krew. Odejdź stąd, człowieku w kapturze. Nad ranem dołączył do niego inny głos. Zdesperowany głos pełen bólu, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałem. Pomóż mi, błagam! On już prawie tutaj jest! Śpiesz się za nim! Obudziłem się, ale nie byłem wypoczęty. Jednak po tym koszmarze powitałem jawę niczym wybawienie. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Na razie i cześć! Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Komentuj film oraz subskrybuj mój kanał, a hejterom życzę palca w dupie. Nara.